Szanowni Państwo, 2 dni temu została ogłoszona data wyborów samorządowych i jako lepszy Koszalin, Pakt dla Koszalina, wystartujemy w tych wyborach. Za chwilę złożymy zawiadomienie do komisarza wyborczego o powołaniu Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, bo pod taką nazwą będziemy szli w tych wyborach. Szanowni Państwo, to już będzie nasza trzecia próba startu w wyborach i osiągnięcia tego, na co sobie założyliśmy, czyli prezydenta miasta oraz większość w Radzie Miejskiej. Szanowni Państwo, przedstawimy plan na śmiałą i wizję rozwoju miasta do przodu na 20-25 lat, po to, aby w mieście żyło się lepiej mieszkańcom i mieszkankom tego miasta. Komitet wyborczy poprowadzą 2 osoby. Pełnomocnikiem finansowym będzie pani Małgorzata Kmita, a pełnomocnikiem wyborczym pan Jacek Wezgraj. Poproszę o zabranie głosu. Dzień dobry, tak jak powiedział pan radny Krajczyński, w tych wyborach będę miał zaszczyt, przyjemność i dużą odpowiedzialność być pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Lepszy Koszalin. To znaczy, że będę działał na rzecz i reprezentował Komitet Wyborczy Lepszego Koszalina w tych wyborach. Za chwilę właśnie złożymy przygotowane już dokumenty do komisarza wyborczego. Komitet Wyborczy Lepszego Koszalina wystawi w tych wyborach kompletne listy do Rady Miejskiej we wszystkich 5 okręgach oraz kandydata na prezydenta miasta, którym, jak wiadomo, będzie pan radny Krajczyński. Liczymy, że ta kampania będzie czysta, że nie będzie w nich żadnych brzydkich zachowań, brzydkich działań. I oto z tego miejsca apeluję do naszych konkurentów. Spierajmy się na argumenty, rozmawiajmy merytorycznie o Koszalinie, o jego przyszłości. Po to jest ta kampania, po to jest ten czas, żebyśmy przedstawili jak najlepsze propozycje dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta i żeby oni mogli z tego wybrać to, jak chcą, żeby ich miasto się rozwijało. I jeszcze raz liczę, że ta kampania będzie prowadzona w dobrej atmosferze. I teraz proszę o głos panią pełnomocniczkę finansową. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Małgorzata Kmita i będę odpowiedzialna w Komitecie Wyborczym Lepszy Koszalin za sprawy finansowe. Naczelną zasadą, która wynika z ordynacji wyborczej, to jest zasada jawności, czyli jawność wpływów na rachunek bankowy Komitetu Wyborczego oraz jawność wydatków. Tak jak mówi ordynacja, wszystkie obowiązkowe rejestry będą publikowane na stronie internetowej Komitetu Wyborczego, tutaj akurat na stronie Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, bo to organizacja, ten komitet wyborczy. Mówię tutaj o 2 rejestrach. To jest rejestr wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia osób, które zechcą nas wesprzeć w tej kampanii i liczą kwoty większe niż 2100 zł. Takie osoby podlegają publikacji obowiązkowej, ich dane personalne i kwotę, którą uiściły, oraz rejestr zaciągniętych przez komitet wyborczy ewentualnych zobowiązań kredytowych na poczet kampanii wyborczej. Ja tylko jedną deklarację chciałabym zgłosić. Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin nie będzie zaciągał kredytów na przeprowadzenie tej kampanii. Wszystkie wpływy będą pochodziły od mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na stałe mają tutaj adres zamieszkania zgodnie z ordynacją wyborczą. Chociaż myślę, że większość będzie jednak pochodziła od sympatyków stowarzyszenia, od członków stowarzyszenia i wszystkich tych, którzy chcą, żeby Koszalin był miastem lepszym do życia. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli macie Państwo do nas jakieś pytania. Ja mam jedno pytanie do pana właśnie. Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin? Tak. Czemu nie Pakt dla Koszalin? Ponieważ tak ustaliliśmy z naszymi partnerami, że występujemy pod marką, która jest znana i rozpoznawana w Koszalinie. Poza tym powołujemy Komitet Organizacji Społecznej, czyli stowarzyszenia, a również ta koordynacja mówi, że w takim przypadku jego nazwa musi się znajdować w nazwie Komitetu Wyborczego. Ten pakt to jest tylko porozumienie na rzecz pewnej sprawy. To jest pewnego rodzaju umowa. Tak. Nazwą, którą promujemy, jest Lepszy Koszalin i organizacja Lepsze Koszalin. Kiedy są same listy? Jesteśmy prawie na finale ich domykania. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni je przedstawimy. Niebawem również rozpoczniemy zbieranie podpisów, które są wymagane, żebyśmy mogli te listy zarejestrować, ponieważ w tych właśnie dokumentach, które za chwilę przekażemy panu komisarzowi, jest już deklaracja o tym, że wystawiamy radnych w Koszalinie, kandydatów na radnych.
Mam nadzieję, że się uda jeszcze w tym. To zależy od rozmów, które jeszcze prowadzimy z potencjalnymi partnerami. Jak Państwo planują prowadzić kampanię wyborczą? Czy to też w dalszym ciągu spotkania z mieszkańcami? No i jak będzie wyglądała aktywność na forach społecznościowych? Teraz pan Andrzej Jakubowski jest najbardziej aktywny na Facebooku. Lepszy Koszalin, tak jak w pozostałych dwóch kampaniach, będzie stawiał na kampanię bezpośrednią. My nie jesteśmy partią polityczną, nie mamy milionów publicznych złotych do wydania, więc stawiamy na bezpośredni kontakt z wyborcami i wyborczyniami. Będziemy aktywni również w mediach społecznościowych. W tym momencie chyba jesteśmy grupą, która ma największe zasięgi, największe dotarcie ze wszystkich, z całym szacunkiem dla pana Andrzeja Jakubowskiego, więc to się nie zmieni. Oczywiście będziemy się spotykać, będziemy wychodzić, tak jak rozpoczęliśmy już akcję, w którym nawadniania mieszkanek i mieszkańców w Koszalina, których w te wielkie upały dawaliśmy trochę ochłody lemoniadą własnej roboty. Takich akcji będzie więcej, będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o Koszalinie. Stawiamy zdecydowanie na kampanię bezpośrednią. Jakim kluczem będziecie się kierowali przy tworzeniu list wyborczych? Czy to będą ludzie określonych branż, specjalności, czy bardziej właśnie kluczem takim stowarzyszeniowo, no nie partyjnym, ale stowarzyszeniowym? Na naszych listach znajdą się bardzo różne osoby. Również będą te, które są związane ze stowarzyszeniem od lat, jak i również te, które do tej pory nie były aktywne w polityce, ale chcą zrobić coś dobrego dla miasta. Rozmawiamy z różnymi grupami społeczników, organizacji formalnych i nieformalnych. Szukamy tych, którzy myślą z nami podobnie o mieście, którzy chcą miasta dobrze funkcjonującego, przejrzystego, nastawionego na mieszkanki i mieszkańców. I myślę, że takie osoby będzie można znaleźć na naszych listach. Pana Krajczyński, jakiś program, jakieś wstępne informacje, co proponujecie? Szanowni Państwo, program, założenia programowe przedstawiliśmy podczas dużego eventu, który zrobiliśmy. Ale nie zmieniła się wizja na miasto. Moje podejście było takie, jak było to tam zapisane i od zawsze, nawet to patrząc po sesjach Rady Miejskiej, też na to zwracałem uwagę. Dla mnie to jest wizja. Wizja na przyszłość miasta, nie na 4 lata, nie na 5 lat, bo teraz będzie kadencja 5-letnia pod wybory, tylko na to, jak ma wyglądać to miasto za 20-25 lat. I to wszystko, co pokazujemy, idzie ku temu. Dlaczego pana zdaniem Koszalin potrzebuje zmiany włodarza? Dlaczego? Po prostu trzeba mieć wizję. Prezydent Jedliński niestety wykazał się przez te swoje 8 lat krótkowzrocznością. Nie pokazał nic konkretnego, co chciałby zrobić za 15-20 lat. No oprócz tego małego fragmentu, który gdzieś tam się pojawił, wizji, koncepcji na ulicy Zwycięstwa. Pamiętajmy, że to jest prezydent, który generalnie realizuje to, co wymyślił sobie i zaproponował prezydent Mikietyński. Swoje projekty, które gdzieś tutaj próbował zrealizować prezydenckie, no nie doszły z skutku, bo mamy problem z ITS-em, który no sprawa w sądzie i tam na pewno będziemy musieli jakieś kary za to zapłacić, bez względu na to, czy to było wykonane w 100% czy nie, to i tak za te rzeczy wykonane i za materiał, który został wbudowany w projekt ITS-u, będzie miasto musiało zapłacić, bez względu na to, co sobie tam prezydent wymyśli. Dwa, inteligentny Koszalin też nie do końca tak funkcjonuje, jak powinien funkcjonować. I trzy, no przede wszystkim nie poradził sobie też w ratuszu z organizacją, która jest przestarzała według mnie i tam jest potrzebne zmiany organizacyjne. Dzisiaj mogę też Państwu powiedzieć jedną ważną rzecz, jeżeli mówimy tutaj o planowaniu przyszłości. Jak zostanę wybrany i będę prezydentem miasta Koszalina, na pewno powołam pracownię urbanistyczną z głównym urbanistą, tak jak to było kiedyś, bo tak się planuje miasto na przyszłość, na lata do przodu. Mówi Pan na ostatniej konferencji, że interesanci nie są traktowani w ratuszu tak, jak powinni Państwo. No dokładnie, nie są tak traktowani, bo urzędnik boi się podejmować decyzje. A tutaj trzeba dać to, że każdy wydział, dyrektor od tego jest, tak jak w firmie. W firmie każdy ma swoją działkę, za którą odpowiada i tak to powinno wyglądać w ratuszu. Nie to, co prezydentowi się będzie podobało, czy nie. Przychodzi petent, mieszkaniec miasta, ma to być ta sprawa załatwiona, ma być pomoc w załatwieniu tej sprawy, a nie podrzucanie kłód, trzymanie przede wszystkim decyzji, które gdzieś tam są do uzupełnienia przez 30 dni, bo tak mówi prawo. Nie, no jeżeli jest coś do uzupełnienia, to taką informację mieszkaniec miasta powinien dostać wcześniej po to, żeby uzupełnić, nie czekać, nie tracić czasu 2-3 miesięcy na to, żeby na przykład dostać pozwolenie na budowę.